Cześć, z tej strony Nymfa i witam Was w kolejnym odcinku z tej gry, bo nie wiem w końcu jak ją się wymawia, czy Dread Out, czy Dread Out. Nieważne jak powiem, piszecie mi, że jest źle. Więc tak, witam w kolejnym odcinku. I na samym początku chciałam Was przeprosić. Przepraszam, że nie wrzucam filmów, na to się składa naprawdę bardzo wiele czynników, dlaczego tego nie robię. Nie chcę Wam ich tutaj... Znaczy, może to nie jest akurat moment na przytaczanie ich wszystkich, ale nie jest mi łatwo. No ale dobra, w końcu się udało. I tak wszystko przeciwko mnie, zwłaszcza z tym cholernym światłem, który tak mi daje po oczach i jest tak strasznie męczący i wyglądam na nim, jakbym była zmęczona, tak, ale nie jestem. Wiem, że wyglądam chujowo w tym świetle. Miałam nie przeklinać. Ale tak nie jest, bo... Albo nie wiem, ta kamerka specjalnie robi, żebym gorzej wyglądała. Nieważne. Okej, więc pozwoliłam sobie na wstępie, jak weszłam do gry, wrócić w to miejsce. Bo jak wiecie, gdzieś tam na wypiździaj, bo poszłam poprzednim. Ale pytajcie, że mam wrócić do szkoły. Tak, to jest szkoła, czyli... Czyli wejdziemy sobie do szkoły. Od której strony. Wtedy nawet nie chciałam próbować tutaj wchodzić, bo się bałam po prostu. A teraz tak jestem jakby na świeżo, jeszcze nie wczuta. Nie wczuta, dobrze mówię? Tak. W klimat tej gry, więc się nie boję jeszcze. Szukamy wejścia. Tam obejść dookoła. Och, nie, niewidzialna ściana. Nie mogę w tej grze skakać, zapomniałam. To trzeba uwiecznić. I się okazuje, że tu nie ma przejścia. Fucking studia mi się źle kojarzy. Ej, miałam nie przeklinać, kurde. Szczajcie to, że od roku chyba proszę mojego tatę, żeby obejrzał moje filmy i on dopiero je obejrzał z tydzień temu. I mnie strasznie skrzyczał, że za dużo przeklinam. Że kobieta tak nie powinna. Więc tato, postaram się dla ciebie nie przeklinać. Chociaż tak pewnie tego nie obejrzy. Ale dobra. Nie no, zabolało to, jak w końcu już obejrzał. Myślałam jakiś w stylu pochwały, coś. Tak, film nagrywasz fajnie, nie? A tu... Kurde, że... Tak, przykro mi się zrobiło. Dobra. Never mind. Aha. Tak, wejście do szkoły. Oczywiście, że było z tej strony, no. Po co ja tam poszłam? Ale chory dubbing jest tutaj beznadziejny. Jak Simpsoni wyglądają trochę. Hej, gdzie jest Ion? Oh crap. Where the heck did he run off to now? Ach, ten dynamiczny bieg. Nie, dobra, nie będę komentowała wyglądu i dubbingu, po prostu postaram się wczuć w grę, bo chyba psuje klimat trochę. Ale tak, z jednej strony robię to trochę dlatego, bo się wtedy mniej boję. A już czuję, że coś strasznego będzie w tej grze i pisaliście mi, że... Tak, że w szkole będzie strasznie. Jan! Hej! Jajan! 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 Miss Siska, to brzmi, kurde, rozbraja to imię. Kurde, ale nie mam picie. Mam picie. Nie, nie piję energetyków. A tą szatana opętały chyba. Oluju, krąg, drink. To jedno to samo chyba. Nie rozumiem, co tu było napisane. Nieważne. Tak, duchy mogą być widziane tylko poprzez kamerę w telefonie. To wiem, w sumie się skapnęłam w trakcie gry i mi pisaliście w komentarzach. Zostałam sama?
jakieś osiągnięcie. Back to school. Pozwolę sobie na chwilę zatrzymać nagrywanie, żeby sprawdzić, czy nie mam znowu tego, jak to powiedzieć ładnie, czy mi się nie zepsuła synchronizacja obrazu z dźwiękiem. Więc z dwóch. Okej, jestem i ku mojej uciesze nie zepsuło się. Więc kontynuujmy. Albo nie. Dobra. Nie jestem. Ja jestem najdzielniejsza z tego całego teamu ich Azjatów. Fuck. Ale rozwidleń. Kto tak brzydko tu narysował? O nie, duchy tylko widziane przez telefon, to ja może go schowam? Gdzie mam iść najpierw? Jezu, jaka muza! Ej, coś tu się... What kurwa, musiałam to powiedzieć. Czekaj, co tu jest? Takie niebieskie światełko. To nie to na pewno. Aha! Dobra, czyli tu jakieś drzwi do otwarcia. Myszy słyszę. Kurde! Robię fotę. Aha, tu pipcie latające. Dobrze. O! Zbugowane. Mogłam patrzeć, co jest za. Ej, tu są schody na dół. A tu hajs wyjście. Jeju. Strachowo tu jest bardzo. Boże, niech nic mi nie wyskoczy, bo umrę chyba. Kijok. Nie, to nie jest kijok. A te? Fuck. Nie wejdę w te drzwi, nawet jak będą otwarte. Nie no, i tak wejdę, bo będę musiała pewnie, żeby przejść grę dalej. Tu coś też jest ciekawego. Żeby to była ta dziura? Fuck, fuck, fuck. Nie no, coś tu jest. To jest bardzo podejrzane. Nie no, moment. No co tu jest? No świeci się ewidentnie na niebiesko. Dobra, olać. Kurde, beta, nie chrap tam. Gdyby mi tak nie pizgało po oczach, na pewno by... Ochrymy światło, byłoby mi łatwiej grać. Was is das. Kolejne drzwi zamknięte pewnie. No wszystkie zamknięte, tam był jeden korytarz. Też to był ten korytarz. Albo iść na górę. Dobrze. Kurde, widziałam strasznego screena z tej gry. Chyba nie chcę iść tym korytarzem. Ej, ale to jest oszukaństwo, bo... Fuck. Promot duchy tylko przez... komórkę, a tam na cmentarzu... te baboki widziałam bez. Coś tam się czai. Nie, schowaj ten telefon! To ten potwór będzie ze screena strasznego, co na goglach widziałam.
To beta zrobiła to chrumknięcie, czy to w grze było? Ej, boję się. Straszny babok się nam jakiś czai. Błagam, weszłam tu po coś. A nie tak, o, światło. Ta, no sobie liczyłam. Ale jestem naiwny czasami. No świeć! Nie, no, wygląda na to, że tu nic nie ma. I zaraz kichnę. No, nic tu nie ma. Czyli weszłam tu, żeby się bardziej nakręcić. Okej. Okej, co to jest? Kreda w takich pakowaniach? Ej, coś takie wydaje odgłosy dziwne, takie... Jak napalony pedofil. Kurde. Ekran się robi czerwony. Nie, kurwa, idę stąd. Fuck. Co oznaczał czerwony ekran? A Ghostopedia, nie mam żadnego ducha. Dlaczego nie mam? Kamera. Ej, co? Miałam więcej zdjęć przecież. A, chyba, że co poziom się to resetuje. How to play? To było tu? Ale kurde, moment. Czerwony z pomarańczowego prawie się nie różni. Czyli, że co czerwony to... Tymi moimi patrzeniami specjalnymi mogę wypatrzeć ducha, a żółty taki... To czy nie, taki, o! Pomarańczowy, taki inny, jak na tym obrazku. To co to znaczy? Nie wiem, ale jest atak napisane, to mi się źle kojarzy. Dobrze. Defeat. Beta! Nie rób tego! Dobra, zobaczymy to ścierwo. To co tak ryczy? Fuck! O kurwa mać! Jak ja mam nie przeklinać w tej grze? No i znowu wiedziałam, że jakaś dzika świnia takie odgłosy robiła. Ej, tupta za mną. Kurde, co świnia robi w szkole? No i co teraz? Nie mogę tam iść pewnie. Jezu, dziki wieprz. Kurde. Pstryk. Nie znam tego języka. Bardzo mi przykro. Kurde, dzieją się dziwne rzeczy bardzo. Jeszcze raz. Jakaś sudyna mi tu płacze. Jezu, dzika świnia mi zaatakowała. A że mi nie zabił od razu, to było dziwne.
Co robi świnia w szkole? Nie mogę tego pojąć nadal. Ej, muszę tam iść chyba. Ej, czerwony. Czy jakiś tam inniejszy kolor. No coś tu jest, kurde. A nie wiem, co ja dziwnego w ogóle co chwilę robię z ustami. Co mi piszecie, czy coś tu nie ten. Ja nie wiem, jak ja to robię i czemu ja to robię. I to po prostu w tym świetle widać. Nieważne. No, pstrykam fotki everywhere. Czy ja tylko w tym miejscu? Czy przy napisie też? Nie. A, no faktycznie, czekajcie, bo tu są jakieś ślady na ścianie. Ale jestem blond. Teraz je widać. A teraz nie. Cóż to ma oznaczać takiego? Takie czerwone susie. Nie no, muszę iść do prusiaka na dół, albo jeszcze, nie wiem, po drugiej stronie schodów. Była druga strona schodów, tak. Szybko, 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 szybko! Zablokowane! Nie no, weź przejść tędy, no to... Aha, gdzie ja chciałam przejść? Kurde, czyli... Jedyna droga prowadzi do tego maciora na dole. Kurde. Jezu, nie podoba mi się to. Wcale mi się nie podoba. Wcale mi się to nie podoba. Jest macior. Nie pójdziesz tu za mną? Dobra, wycofuję się. Ale kurde, jak ja mam tam go minąć, jak on mnie przewraca. Dziki macior, kurde. Poczekajcie, poczekajcie. Nie, nie wyjdę stąd, bo są zamknięte drzwi. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Nie mam pomysłu, co mam zrobić. Nie chcę iść do dzikiej świni. Izak kwiczy. Pojebany pojeb. Co to ma? Bej, czemu takie czerwone? Ale tych zdjęć narobiłam jak głupia. Gdzie jesteś, maciorze? Tu jest. Dobra, może takie YOLO zrobię? No wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu. I ja pierdzielę takie łazienki. Kurde. Dlatego nigdy w szkole nie srałam. A co zrobię fotkę? A co? Zwłoki. Jest taki straszny wychody. Co to za odgłos był? To ten macior tam szarżuje po korytarzu. Cholera teraz. Ej, on tu nie wejdzie, jest za gruby. Tak jest. Kurwa, nie wejdzie tu. Ej, miałem przeklinać. Świnio cholerna.
Boże, świnie są okropne. A to był straszny ryj, kurwa. On tu chce wejść do mnie. Fuck. Ej, to jest gorsze od Outlasta. Czekajcie, ja muszę się odstresować chwilę. Okej, jestem z powrotem, już nieco spokojniej. Ale mam teraz lipy, bo nie mogę wyjść stąd. Świniok mi zagrodził przejście, jak mam się wydostać? Może dam się zabić. Idź stąd, chamie. Ja muszę dać się zabić. I tak szarżuje dzikie dziadostwo. Czekajcie chwilę. No nie wiem, jak stąd wyjść. Jedyna droga to jest tam, gdzie świnia. Może poszedł sobie już. No chamie, wyjdź stąd! Ale zgasz telefon? Może pomyśli, że sobie poszła. No jest tu... Kurwiel! Dobra, dam się zabić. A on mnie atakuje jakoś na odległość. Tak, to jest duch w końcu. Nie chcę na to patrzeć. Zabij mnie w końcu. Nie zabija mnie! Jak ja mam stąd wyjść? O kurwa, pogorszył się. Pogorszył się. Jaki się stał brzydki w chuj. Czekajcie. Dziwna ta gra. Nieważne. Ghostopedia. Mam w końcu jakiegoś ducha. Babinegepet. Get info. Jezu, jaki szpetny zrobił. Widzieliście to? Najpierw był świnią, a potem stał się jakimś, kurde, nie wiem, zryjem sołtysa. Dobra. Coś się dzieje. Takie mi się oczko pojawiło w prawym górnym rogu. To już wiem, jak świnie spłoszyć. Ale musiałam głupią minę mieć cały czas, takie skupienie. Dobra. Wraca? Luj? Ach, F. Po Outlaście mam wrażenie, że co wyjdę do tego... Tej namiastki łazienki ubikacji WC. To mam wrażenie, że trupa znajdę. Ale to po Outlaście tak mi zostało. Jest ten ekran, który oznacza, że może mnie atak. Jest ta szarżująca świnia. Cholerna. Kurwa mać. No! Wypierdalaj ode mnie! Dalej. No! Zabił mnie. Co za cholerny knur, jak ja mam to przejść? Szybko muszę hasać, bo umrę. Jezu, co ja się mam z tą świnią? Dlaczego świnia? Dlaczego nie mógł to być kot? Się bała mnie na pewno. Dobra, hasam tak jak mogę. Szybko. Dobra.
kurde, świnio. Nie ma. Wypieprzaj. Co to był za rój? Jaki ADHD. Świnia. Ej, świnia była. Wejdzie tu? Mam nadzieję, że nie. Dobra, ale nie dam się zauważyć, bo jeżeli okaże się, że może tu wejść, to nie będzie fajnie. Ale świnia jest duchem, czyli on może się teleportować na to piętro, na którym ja jestem. Kurde, oby nie. I to jest... Co tu jest? To jest dwór. Kurde, odgłosy. Może najpierw pójdę tutaj, nie wiem czemu, ale... Tak, oj, co pozostawiali? Mogę przybyć. Warsztat. Boże, moje serce. O, coś tu jest super ciekawego. Te drzwi. O, otwarte. Ej, bez takich. Robię chodkie. Ej! Kurde, dwa razy nacinami. I co to? Jęglot. This object is flowing with mystical energy. Tak. Dobrze. Czyli wchodzę. Kurde. Świnia, nie... Nie iść tu. Boże, nie, na tym warsztacie przestaną, bo się boję. To, czapka. Czy tu jest coś ciekawego? Jakiś mystical object? Bądź też inny object? Nie, nie ma. Jezu, sterowanie jest niewygodne dla mnie. Tak. O, otwarte znowu. Czemu mnie tak dziwią otwarte drzwi? Tu nic nie będzie. Mogę się założyć. Nie ma tam nawet po co włazić w ten kunt. Nie, tu nic nie ma. Ej, czekajcie. Jest ciąg dalszy. Płaczą. Czyli może jednak coś tu weszłam. Albo i nie. A nie, są drzwi kolejne. Błagam, zamknięte, błagam, błagam. No nie, za dużo rozwidleń. Kurde, za dużo rozwidleń. Najpierw tam wrócę. O, znowu coś super. Super, super. Tu. Właśnie tu. Cóż tu takiego jest? Kurde, nic nie widzę, ale nasilają się te dzikie odgłosy. Tak, tam byłam. Odgłos. To chrąkanie straszne. Ej! Nie, nie, wróć.
Słuchajcie, to takie czerwone światło to znaczy, że mnie może atakować śmietnik. Tak, to oznaczało. Ale pójdę. Nie. Aha, dlatego tam. I byłam tak blisko tego czegoś. Czekajcie, ciekawość jest silniejsza. Obudź się. Do cholery. Nie, nie będę mogła zobaczyć tego luja. Tylko tego babi świnioka mam. Kurde! No, umrzej! Dlaczego tu nie chcę zdechnąć? Zdechnij! No nie. Ale to spieprzaj teraz. Dlaczego ją to nie zabiło? Dlaczego je to nie zabiło? Podoba mi się to. Fuck! Po co ja tam podeszłam? Cholerna ciekawość. Zaraz znowu będzie. Idź już, nie goń mnie, kurde. No sorry, że podeszłam. No chciałam zobaczyć z bliska. Kurde, czujesz mnie... Goni, znaczy goni mnie, tak, bo widzę po ekranie. Fuck. A ten mój... A ten mój obiekt mistykalny? Czy ja mogę coś z tym zrobić? Nie chcę już tak dygać do końca tego odcinka. Co to jest za straszny luj? Jakie mam patrzydła! Ojej, jej, jeju. Teraz nie dygnę. Jak mam się tego cholerstwa pozbyć, no? Za drugim razem było strasznie, teraz już nie było. A, umarłam. W końcu. Dobra, teraz już... Przysięgam wam, że jak będzie jakiś stojący potwór, to po prostu go zignoruję. Nie będę podchodzić tak blisko. Ale kurde, musiałam sprawdzić. Widzicie, teraz na przyszłość będę wiedziała, że nie należy czegoś takiego robić. A tak to mnie wiedziała. I co? I bym podeszła na przykład w momencie, gdzie bym miała przedzawałowy stan. I wtedy bym się tego dowiedziała, to mogłabym zejść. Tak. To było niedobrze. Czyli... Dobrze, teraz to sprawdziłam. Ech, tak długo już nagrywam. Dobra, wiecie co? Głupi idiot. Skończymy sobie w tym miejscu. Skończymy w tym miejscu. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapkę do góry, to bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. Bo zawsze to mówię, ale taka jest prawda, naprawdę mnie motywuje. Dobrze, więc skończymy sobie i nie wiem, jak ja to przejdę w następnym odcinku, jak to cały czas ta baba będzie latała ze mną. Ech, i nie wiem, co z Haunted Memories, bo w sumie pisaliście mi na PW, tak, czytam PW, że... Aha. Coś mi się tutaj ten... Pisaliście, że taka sobie ta seria, żebym za coś innego się wzięła, więc możecie mi pisać w komentarzu pod filmem. Tak wiem, CSGO, tak wiem. Na razie, cześć.